Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry The Walking Dead Żywe Trupy. I moi drodzy, oczywiście po ostatnim miejscu nas nie zasejwowało, bo nie było tego kółeczka, które się kręciło, więc musiałem sobie, słuchajcie, wszystko tutaj powtórzyć z poprzedniego odcinka w tym sklepie i znalazłem batonik, a pamiętam, że Clementine była chyba głodna, więc zanim wejdziemy do tego pomieszczenia tam obok, to damy jej batonika, bo ona chyba jest głodna, czy nie? Chyba tak, chyba o tym mówiła ostatnio. Zaopiekowałeś się Clementine, o jak czad. Czekajcie, bo tu jeszcze gdzieś też widziałem batony. Ja sobie może je wezmę na potem, nie wiem czy one się przydadzą czy nie. Tu był... nie wiem czy on nie chciał batona czasem? Czekajcie. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it. Nie ma za co. Dobra, i gdzieś tu, słuchajcie, jeszcze jednego batonika widziałem. No możesz przejść, Lee. Gdzieś tu, tutaj leżał, o właśnie. Podnieśmy sobie go. Dobra, i teraz możemy wejść do tej małej kanciapy tutaj, gdzie zakończyłem poprzedni odcinek. Oczywiście nie wiedziałem, że to się nie zapisało, bo nie było tego kółeczka, które pokazuje zapis. Ale dobrze, już wchodzimy. Tak, słuchajcie, odcinki mogą być czasem troszeczkę krótsze, czasem troszeczkę dłuższe, żebym po prostu widział, że jest zapis, żebym nie musiał, wiecie, znowu czegoś tam powtarzać przed nagraniem. Dobra, i teraz się możemy tutaj rozejrzeć. Tylna alejka. O. Ja tej skrzyni chyba nie tyrtałem ostatnio, albo tyrtałem, nie pamiętam, w sensie pierwszej pomocy. To, ale to mógłbyś coś sobie na zapas wziąć, prawda? Czy nie? No tak czasem bywa. Czyli Lee ma chyba jeszcze brata? Z tego by wchodzi... No nie targaj tego! Find anything? Aha. Może tak. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks are telling me the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Oh, kurczę. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No, I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. Ale ona jest reporterką, która nawet nie potrafiła sobie włożyć baterii do radia. Jesus! How can I trust you? You can't, I suppose, but you don't have many other options. Świetna reporterka. Ciekawe, czy pani potrafi obsłużyć mikrofon. Pogadajmy z Clementine. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for them. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Have you heard from Glenn? Not in a little while. Have you heard from Glenn? No dlaczego się opcja nie zmieniła? No dobrze, to po prostu wyjdźmy, chyba że możemy coś innego jeszcze zapytać. Nie, nie możemy, no to... Rozejrzyjmy się. Bo ja tu jeszcze wszystkiego chyba nie sprawdziłem, tak mi się... Chociaż może sprawdziliśmy?
Ten materac już był. Czekajcie, zobaczmy. O. Dobra, mamy jakąś, nie wiem, motykę? A, laska, okej. Okay. Motykę, żebym wyjechał. No, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This Kane's protected this place better than any. I bardzo dobrze, i my sobie ją przygarniemy pewnie, tą laskę. Czy nie? My dad gave it to me. See, dad's a smart like that. A możesz ją na przykład zabrać? Chyba nie możemy. Dobra, zobaczmy, co jest w biurku. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Aha, bo my tutaj włazimy. Myślałem, że będziemy mogli, wiecie, biurko posprawdzać. Yeah, it's not that heavy. How bad with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Zapytajmy o jej rodziców po prostu. My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like social studies? Jaka ona jest, kurczę, mądra. You didn't answer my question. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? To jest komplikowane. No, it's just complicated, that's all. Why? No patrzcie ją, no. But Clementine, right? Yeah, of course. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Może tak. Things happen and nie będziemy mówić mojemu dziecku, co się stało, no przecież halo. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Ow! O nie! I hurt my finger. Is it bleeding? A little. You hurt your finger? Dobrze, to zaraz ci go załatamy. Tutaj pewnie jest apteczka ta, którą wcześniej tertaliśmy. Tu, proszę bardzo. I do Clementine, cyk. Do Clementine, nie do biurka. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Ale chcę. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. Ale my to już wiemy, słoneczko. Stopped it. Yeah. Podoba mi się muzyka, która jest w tle. Bardzo, bardzo, bardzo. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Dobra, ja chcę cię opatrzyć. Okay. Lee? Yeah. What if my parents come home and I'm not there? Znajdą nas. Track us down. Don't worry. Yeah. Okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Bardzo dobrze. Okay. Czy mogę już cię opatrzyć? Mogę. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Plasterek. Get this cut covered up. Yes, please.
Dobrze, co my tu jeszcze możemy zrobić? No te biurko. Aha, i zabieramy pilota, okej. Nie wiem po co, ale no dobrze, no skoro tak. A, już wiem po co, dobra, tu jest jakiś telewizor. Nie działa. What a surprise po prostu, dobra, to może przejdźmy przez te drzwi? Aha. Aha, no dobra. No to... Wychodzimy stąd. Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? Oczywiście, że nie. Dlaczego miałby być zły? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? To skomplikowane. Sometimes things happen, or you do things and you can't explain them. Let's head back to the others. Dobra. Ja tutaj, słuchajcie, rozglądając się w tej aptece wcześniej, w sensie po tym pomieszczeniu, ja tutaj żadnych kluczy nie widziałem, więc zostaje nam jeszcze jedna opcja wyjścia na zewnątrz, bo tam nas jeszcze nie było, tak naprawdę, i nie wiem, co nas czeka, a my tej laski nie wzięliśmy ze sobą, żeby tłuc zombiaki. To radio tutaj, no dobra, no to pogadajmy z nim. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Tak, teraz pójdziemy właśnie tam. Cool, and we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. No dobrze, to jestem mega ciekawy. O, wychodzimy. I pozdrawiam WhatsAppa. O mój Boże. Widzę, że smaczne flaczki. Tak, they just eat. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? Masakra. It might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Aha, i możemy coś tutaj zrobić, dobra. Co to? A to jakaś cegła. No dobra. Wiecie, jak to się znalazłeś? O! O klucz z apteki możemy zapytać właśnie. Każdy kąt. Mhm. Czy staruszkowie nie żyją? O nie! Ja pierdzielę. No dobra, tylko... To jak my, słuchajcie, możemy te klucze znaleźć? Tam coś jest. Co za zdjęcie? O co chodzi z tym zdjęciem? No czat! Znaczy, no nie czat, ale wiecie, o co chodzi. Ja pierdzielę! Czyli, no... Kurczę, a miałem nadzieję, wiecie, że jednak po prostu nie żyją, a nie, że są zombiakami. Odciągnąć, no ale cegły nie ciągniemy. A gdzie ten pilot był tutaj? O, tu jest jakiś pilot. Okej, no to słuchajcie, jaki mamy pomysł, żeby... Aha, on tam coś próbuje włączyć jakby.
What's that? No to jednak możesz czy nie możesz, ty? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? I wtedy odciągniemy uwagę wszystkich zombiaków i będziemy mogli pójść po coś? Po ten klucz? Okej. Wciąż za mało. Czekajcie, co my tu możemy jeszcze zrobić? Tam coś jest. Dobra. Tu jest jakaś kłódka. Dobra, no tej cegły nie weźmiemy. Nie wiem, co ten pilot ma zrobić, przepraszam, z tym. Aha, w ten sposób. No szkoda, że właśnie nie jest aż tak bardzo uniwersalny. No dobra, tylko słuchajcie, co my możemy zrobić? No cegły nie sięgniemy, no. Jak się tu znalazłeś może? Miało być, jak się tu znalazłeś, halo! He does tech stuff, and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months, and I spend a lot of time... On the computer? No, just doing my own thing. What about you? Kurczę, nie wiem, co mam wybrać. Trafiłem tu przez przypadek, niech będzie. No bo w sumie to był przypadek, miało go tu nie być. No dobra, i czy my coś możemy zrobić? Nie możemy nic zrobić. Nie ma więcej kropek. To co, mamy do środka wrócić? Ale dalej nie mamy kluczy do apteki. No dobrze, i co? Co nam powiesz? Aha, czyli to jest standardowa śpiewka. Nie teraz. No dobra, trzeba by, słuchajcie, jakoś znaleźć sposób, żeby... Kartki z życzeniami... Nie wiem, może dam batonika, co? Porozmawiaj z Carly. A która to jest Carly? To jest ta przy radiu? Nasza super turbo inteligentna reporterka błyszcząca? Tak. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Gotowe do wyjścia, wszystko w porządku, całkiem nie... No to do wyjścia. Tak. I'm so ready. Ale w ogóle jak oni wyszli, excuse me? Którędy?
Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go, now. Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. A co z kluczami do apteki? Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay. Tylko ja słuchajcie, nie mam pojęcia, jak my się tu znaleźliśmy, w sensie, którędy oni wyleźli? Okay. Mhm. Będzie skradanka. O nie. Dobrze. Wyjdź za murku, gałka do góry. A tak. Nie podglądaj za długo. Aha. Where to next? We can probably make it over to the RV or down to the truck if we're quick and quiet about it. Oh man. She's eating something. So we got that one right there, close. No dobra, tylko jak się dostać? I'll cover you if you sneak over to the RV. No to słuchajcie, spróbujmy, nie wiem. If we're gonna kill all these guys, we're going to have to sneak around. No wiem. Where to next? Tu coś jest, czekajcie. Good luck smothering them to death. No dobra, ale jak ja mam to zrobić, słuchajcie? I'll cover you if you sneak over to the RV. No chciałbym tam dojść, tylko jeszcze nie wiem jak. A to krzesło, cokolwiek. O, dobra, idziemy. I mamy tutaj zapis w razie czego. Kurczę, słuchajcie, do góry nie mogę. Jak to ugryźć? No broń, 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 tylko skąd? Gdzie, jak? To co za mur jeszcze raz? Gdzie jest ciężarówka? A, że niby tu, dobra. Jest bardziej jaki pick-up niż ciężarówka, no ale okej. Niech będzie. Mamy kolejny zapis. Mam jakiś śrubokręt, okej. No mamy weapon. Poduszka.
have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. Kurczę. Ale ja chciałem tak bardziej w boczek tam. A do góry mogę rozejrzeć. No patrzcie, daj do góry, to on robi to samo. Chyba, że czekajcie, do góry tak. I tak w bok. Nie, no to jest to samo. No to wam powiem, że nie wiem. Jest dokładnie nad nami. No mam już tą weapon. Kurczę, nie wiem, słuchajcie. Aha, bo tego nie zrobiłem, dobra. No wiem, że po cichu, ale... Ta poduszka to nic nie da, no właśnie. Trudno. Aha, to nawet nie działa! No ale jak mam być careful, jak tu nic nie działa? Z poduszką też nie. No dobra, no to co? No to w dół! Może trzeba było jakoś to było obejść. Da się jakoś przejść? No nie da się, on cały czas idzie w to jedno miejsce tutaj. O, dobra. O, jeez. No dobra, ale... Kurczę, no nie ruszymy tego wozu. Spróbujmy pociągnąć to w ogóle może. O! Dobra. Chyba daliśmy na luz, tak mi się wydaje. Bo to amerykańskie wozy. No przecież wziąłem. I teraz popchnijmy to. Da się? Da się, oczywiście, że się da. Tu jest siekiera jakaś. O czad. Dobra. I znowu jesteśmy tu. Na wokół kempingowca. Czyli tamten. No bo tutaj się nie dostaniemy, nawet nie ma opcji. No właśnie, lepiej nie. Nie pomyślałem o tym. No i co? I się obrócą wszyscy, czy nie? Czy, a, tak średnio. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Klupaj sobie tam w te drzwi. I mamy tutaj, słuchajcie, zapis. Więc sobie skończymy. Dokładnie tak. No, i tutaj też jest zapis. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lawki Kiski, Bolesławski, dziękuję was serdecznie i w kolejnym słyszymy się już niebawem, bo w piątek. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!